No, witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj wieczorne pryskanie, te dwójka, przężycie oraz dokarmianie. Rozwadniacz włączony, jak widzicie, siarczan magnezu, moment rozpuszczony. No, jesteśmy na polu, rozkładamy lance, jedziemy. Godzina około 21 już, ale jest bardzo ciepło. Ostatnie 1,5 hektara, te dwójki w przężytach. Sobie do samego końca i tak włączymy rozwadniacz, sekcje wszystkie włączamy na 4:30, ciśnienie na 3. Coś tu już jest Vegas. Końcówka się przestawiła, o, i teraz będzie dobrze. Przężyto, jak widzicie, odmiana probus, już wysokie, do połowy koła w 30. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć na blogu, bo jest, mówię, już szaruwa się robi. W komentarzach, czy robicie u siebie już te dwójki, jakimi środkami, czy dokarmiacie. Mówię, tutaj odmiana probus, taki najlepszy kawałek. Zresztą od razu, że ładne przężyto, nie zachwalam, ale wypowiedzcie się, co sądzicie, jak widzicie. Obsada dobra, nie za gęste, nie za rzadkie, więc może coś z tego będzie. Wcześniej tak miało, bo już to było dawno skończone, więc wcześniej wyjechał i tak jadę na tych końcówkach przeciwwiecznych, bo nie jest idealna cisza, ale mówię, te końcówki spełniają swoją rolę, jestem bardzo z nich zadowolony. Tylko jedna uwaga co do właśnie tego opryskiwacza, zawsze myjcie go u skończonych opryskań. Lubi zastygnąć w którejś końcówce na sitku, środek wcześniejszy, no i później już ma ciężko lecieć, trzeba czyścić, więc mówię, za każdym razem jak opryskacie, skończycie zabiegi, przepłuchajcie opryskiwań czystą wodą i wtedy jest tak, jak już powinno. Tutaj przyszyto na góreczce, zobaczcie, jakie ładne, na razie przepatuje. U nas nie możemy na razie narzekać na brak deszczu, więc bardzo ładne, oby tak dalej.
jak będzie przepadywać, to i będzie u nas na tych górach. Litrów na sobie mam, jak teraz pod górę jadę 30, nic go na nie bierze, więc mówię, maksymalnie ile możemy wlać, no to 500 litrów to już jest takie maksimum dla 30. Wiadomo, no pod górę będzie już trochę zrywać, bo to jednak jest już ciężar dla takiego ciągnika, ale 500 litrów na radę wziąć, jak na równych kawałkach, spokojnie. Pytam w komentarzach, jak belka pracuje. Jak widzicie, tutaj mocniejsze wapnięcia. Belka o ziemię w ogóle nie zahacza, ładnie stabilizuje się, więc jak najbardziej polecam. I lecimy dalej. Tutaj tą działkę akurat na 3 przejazdy 12-metrowym opryskiwaczem. Znowu do rogu dojedziemy. Lecimy dalej. No i co ja będę tu więcej pokazywał? Robi już się ciemno, więc tak będzie słabo widać. Więc zapraszam do subskrybowania kanału, naciskania w dzwoneczek, bycia na bieżąco, bo staram się nagrywać jak najwięcej vlogów. Pracy u nas jest bardzo dużo, bardzo ciężko jest już nagrać. Brat pryska już akrolą porzeczkę. Ja teraz upryskam właśnie przeżyto, tata już lepiej się braki, więc mamy co robić. Więc pozdrawiam wszystkich i zapraszam na kolejne vlogi. Do zobaczenia, cześć! Jeszcze ja na koniec dodam, zobaczcie, już jest ciemno, 31 lampę mam spaloną, na jedną jadę tylko. My tu lecimy. Dodam, kto ma pytania, co odnośnie opryskiwacza, właśnie Klara, Dolmetu, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Już trochę hektarów przepryskane, więc mogę coś więcej powiedzieć. No i my już skończyliśmy, składamy zestaw, tu jak widzicie, o, brat już jedzie pryskać porzeczkę. Podejdę wam, może pokażę bliżej. Rzeczka już w pełni kwitnienia. Trzeba wykonywać zabiegi. Siemano. A mamy już po 21, więc działamy w nocy. To już chyba wszystko. Cześć.